jesteśmy w Rytrze. Inaugurujemy 49. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Sympozjum organizowane przez Środowisko Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy udziale bardzo wielu znaczących partnerów. Od wielu sympozjów inauguracja polega na tym, że organizujemy z ekspertami debatę online. Debata jest transmitowana za pośrednictwem Rzeczpospolitej i Rzeczpospolita też zapowiadała tę debatę, a debata poświęcona jest sytuacji polskiej gospodarki i jej perspektywom. Przypomnę, że tę debatę wiążemy z projektem, którego nazwą jest Instrument Szybkiego Reagowania, projektem, który realizowany jest przez dwa zespoły badawcze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale do tego projektu włączeni są eksperci i niektórzy z gości, którzy dzisiaj będą występowali, są także ekspertami tego projektu. Komentują wyniki badań prowadzone w oparciu o dwa modele polskiej gospodarki, model makro i model mikro. Ten projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W obecnym cyklu przedstawiamy 9. raport kwartalny. Ja przypomnę, że my analizujemy dane finansowe ponad 50 tysięcy przedsiębiorstw z 62 sekcji PKD. To jest największa dostępna próba dotycząca tego rodzaju wyników, tego rodzaju informacji i na tej podstawie opracowujemy krótkookresowe prognozy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim budowane o rozpoznanie poziomu zagrożenia upadłością. Tak jak wspomniałem, to jest 9. cykl. Raport zostanie w przyszłym tygodniu upubliczniony, ale zapowiedzią tego, co w tym raporcie jest, był tekst przedstawiony w imieniu całego zespołu badawczego przez Mirosława Gronickiego i przeze mnie. Tekst, który ukazał się dwa dni temu w Rzeczpospolitej i ja przypomnę dwie główne tezy tego tekstu, a więc i także dwie główne tezy naszego kwartalnego raportu. Po pierwsze, w tym raporcie stwierdzamy, że hamowanie w polskiej gospodarce przebiega umiarkowanie, tak jak to wcześniej przewidywaliśmy, ale uważamy, że w drugim kwartale przyszłego roku, w drugim kwartale 2020 będziemy mieli zejście z dynamiką wzrostu gospodarczego do poziomu rzędu 3%. Oczywiście my nie mówimy, że to będzie 3,0, prawdopodobnie to będzie trochę wyżej niż 3,0, ale do tego poziomu, czyli nastąpi od punktu apogeum do tego punktu, o którym w tej chwili mówimy, jakieś obniżenie dynamiki o 2 punkty procentowe. I stwierdzamy, że tak zwana piątka Kaczyńskiego, czyli ten impuls fiskalny, który w tym roku jest uruchamiany, zasadniczo sytuacji nie zmieni, że być może ta ścieżka będzie przebiegała mniej stromo, ale zostanie przez to wydłużona i prawdopodobnie zejdziemy później trochę głębiej. Przy czym to, czy tak będzie, czy nie będzie miało to wpływu na dynamikę, zależy od tego, na co zostaną przeznaczone dodatkowe strumienie wydatków. Podkreślamy, że jeśli one zostaną przeznaczone na dobra wyższej jakości, to trzeba się liczyć z tym, że przyspieszy to import, a w konsekwencji nie będzie wpływało korzystnie na produkt krajowy brutto. I druga niezwykle ważna myśl jest taka, że obserwujemy wyraźne pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw. To już miało miejsce w 4. kwartale zeszłego roku. To obniżenie jest znaczące wyników finansowych przedsiębiorstw i podkreślamy, że przedsiębiorstwa stają wobec konieczności wyboru ścieżki dostosowania do znacznie gorszych, trudniejszych warunków gospodarowania, z którymi zetkną się w najbliższych 2 co najmniej latach. To są te dwie główne myśli. Podkreślamy przy tym, że to łagodne hamowanie dynamiki polskiej gospodarki przyjmujemy, przewidując, że nie nastąpi recesja globalna. Gdyby jednak ta nasza krajowa
słabsza dynamika, słabsza koniunktura zetknęła się z znacznie gorszymi warunkami zewnętrznymi, to wtedy oczywiście ten scenariusz sumarycznie rzecz biorąc wcale nie taki zły, można powiedzieć nawet w miarę optymistyczny, będzie znacznie gorszy. I właśnie od tego międzynarodowego kontekstu i otoczenia zaczniemy i chciałbym Mirosława Grońskiego zapytać, jak twoim zdaniem, Mirek, wygląda dzisiaj koniunktura w gospodarce globalnej i od czego zależy jej no, dwuletnia, mniej więcej trzyletnia przyszłość? Dziękuję. A więc może bym zaczął trochę od rysu historycznego. Pół roku temu na podobnym sympozjum i w ramach podobnej debaty no, zaczęliśmy mówić już o ochłodzeniu gospodarki globalnej, ale to było dopiero, no, można powiedzieć, na było to stadium początkowe. Po pół roku mamy już coraz więcej informacji, ale też mamy informacje, które wskazują, że to ochłodzenie w różnych regionach, w różnych krajach wygląda różnie. I można powiedzieć, że dla tych krajów, które są dla nas istotne, to informacje są właśnie nieciekawe. Jakie to są kraje? No to głównie jest oczywiście Unia Europejska. 80% polskiego eksportu jest tam wysyłane, więc głębsze spowolnienie gospodarcze w tych krajach to oczywiście zmniejszenie polskiego eksportu, jest pewien wskaźnik elastyczności polskiego eksportu względem zmian w PKB w tym regionie, wahający się pomiędzy 4 a 6. A więc jeżeli widzimy w tej chwili, że przeciętnie wzrost gospodarczy w krajach starej Unii jest niższy o 1 punkt procentowy niż to było wcześniej, to o tyle mniej więcej możemy oczekiwać zmniejszenia dynamiki polskiego eksportu. Przy czym należy podkreślić, że o ile Unia w tej analizie wyglądałaby stosunkowo najgorzej, to z drugiej strony, po drugiej stronie Atlantyku, Stany wyglądają raczej dobrze. Można powiedzieć, że Stany, przynajmniej z tych danych, które w tej chwili są dostępne, pokazują pewne odbicie, pewne ożywienie gospodarcze w stosunku do końcówki ubiegłego roku. Pozostałe regiony, czyli te, które są chyba najbardziej interesujące, więc Azja Południowo-Wschodnia, wygląda również nie najgorzej, ale no powiedzmy w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi jest to powiedzmy region, który można umiejscowić pomiędzy gorzej rozwijającą się Europą, a lepiej rozwijającymi się Stanami. Co jest jeszcze dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, to to, że praktycznie rzecz biorąc mamy okres względnej stabilności na rynkach walutowych i nadal mocne rynki giełdowe, chociaż no, można powiedzieć, że w krótkim okresie, bardzo krótkim, czyli tygodniowym, te wahania bywają różne, ale nadal i poziom indeksów, i powiedzmy poziom kursu wygląda tak, jak powiedziałem. A więc nie mamy na razie jeszcze silnych sygnałów, które mogłyby powiedzieć, że grozi nam recesja, aczkolwiek z reguły tak bywało, że recesja była sprokurowana przez czynniki, których nikt nie oczekiwał. Być może, podobnie jak w 2008 i 2009,
tym czynnikiem będzie rynek finansowy, ale no, tak jak widać w tej chwili, to no, prawdopodobieństwo, że to się może zdarzyć, jest na razie stosunkowo niskie. Dziękuję bardzo. Teraz wrócę się do pana profesora Dariusza Filara. Darek, to jest tak, że rzeczywiście dane, które analitycy mogą obserwować i mogą ocenić, komentować, nie wskazują na to, żeby to zagrożenie wystąpienia globalnej recesji było silne, prawdopodobieństwo było silne, ale mimo to widmo recesji, lęk przed recesją krąży wśród wielu komentatorów, także są to obawy polityki. Co mogłoby spowodować, twoim zdaniem, jakie czynniki mogłyby spowodować, że to takie najmocniejsze zagrożenie mogłoby się pojawić? Wiadomo, że nie mówimy o roku bieżącym, ani o roku następnym, mówimy o roku 2021 lub później. Jakie czynniki mogłyby rzeczywiście pchnąć gospodarkę tak bardzo w dół, gospodarkę globalną? Znaczy, ja będę kontynuował to, o czym mówił Mirek, bo szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, one są w lepszej kondycji niż Europa, ale też jak patrzę na tam sporządzane prognozy z horyzontem dwuletnim, to ten rok 2020 wcale taki pewny nie jest. Ale wracając do twojego pytania, co ja w tej chwili obserwuję najbardziej intensywnie, oczekując, że stamtąd może przyjść jakiś negatywny impuls. A po pierwsze giełdy. W moim przekonaniu giełda amerykańska jest za mocno rozgrzana już w tej chwili. I oczywiście można powiedzieć, że te indeksy są w miarę stabilne, ale bywają raz po raz takie dni i takie tygodnie, kiedy te spadki zaczynają się robić niepokojące. Po retorsjach celnych wprowadzonych przez Chiny miniony poniedziałek, tam były spadki rzędu 4% jednego dnia. Więc ja się obawiam, że może przyjść taki moment, w którym nastąpi silne wahnięcie na giełdach i w tym momencie da to impuls, który rozleje się po całej gospodarce. Druga sprawa, która zresztą w jakimś stopniu z tym się wiąże, to są te narastające, bo powiedziałem o tym, że spadek giełdy nowojorskiej był tak mocny po retorsjach chińskich. To jest cała szersza kwestia narastających działań protekcjonistycznych w poszczególnych gospodarkach i w gruncie rzeczy odchodzenie od tego modelu otwartej gospodarki światowej, który mieliśmy w przeszłości. Także jeżeli będą się te tendencje pogłębiać i kolejne negatywne impulsy wskazujące na to, że przepływy handlowe mogą się pogorszyć, będą nadchodzić, to też może być czynnik, który uderzy w gospodarkę światową. Dziękuję bardzo. Teraz zwrócę się do pana profesora Jana Czekaja. Jasiu, ja bym cię prosił, żebyś ty naświetlił, tak jak widzisz w tej chwili, problem makroekonomicznej równowagi polskiej gospodarki. Bo rozumowanie, od którego zacząłem, jest takie. Przewidywaliśmy, potwierdzamy, że mamy do czynienia z umiarkowanym hamowaniem polskiej gospodarki. W związku z tym napięcia makroekonomiczne będą się pojawiały, ale nie muszą być jakoś bardzo mocne. W związku z tym mówimy, tak będzie, jeśli nie utracimy równowagi, jeśli nie popełnimy błędów w polityce makroekonomicznej, jeśli nie wystąpi recesja. Ale jak widzisz tą właśnie kwestię równowagi i polityki makroekonomicznej? Może zacząłbym od tego, że wczoraj bodajże ukazały się dane dotyczące produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale tego roku. Jest to 4,6%, czyli no rzeczywiście można powiedzieć, że tempo jest nadal wysokie, aczkolwiek oczywiście mniejsze niż było w dwóch czy w trzech poprzednich kwartałach. Nie wiemy natomiast, jaka jest struktura wzrostu PKB. Szczególnie tutaj najważniejsze chyba będzie to, jak kształtują się inwestycje. Wiemy, że od kilku lat właściwie
dynamika inwestycji, udział inwestycji przede wszystkim w produkcie krajowym brutto, no, kształtuje się, można powiedzieć, na niezadowalającym poziomie, daleko powiedzmy od tego, co zakładał premier Morawiecki, 25% udziału inwestycji w PKB, mamy w tej chwili około 18%. I to wydaje się być kluczowe z punktu widzenia, powiedzmy, no nieco dłuższej perspektywy, ponieważ no, polska gospodarka potrzebuje w tej chwili inwestycji przede wszystkim, chociaż nie tylko oczywiście, modernizacyjnych w związku z wyczerpywaniem się zasobów pracy. Stopa bezrobocia właściwie dzisiaj, można powiedzieć, może nawet poniżej bezrobocia naturalnego. Nie wiadomo, co będzie z Ukraińcami, czy oni będą zostawać w Polsce, czy będą się dalej przemieszczać, w związku z czym tutaj występują te zagrożenia. Jeżeli chodzi natomiast o taki bardziej aspekt równowagi, to powiedziałem tak, ten pakiet, który zaproponował prezes Kaczyński, no tak jak wszystkie dotychczasowe pakiety, on ma charakter konsumpcyjny. Czyli to, co ja mówię od początku właściwie, czy nawet jeszcze przed wyborami mówiłem, że jeżeli dajemy ludziom pieniądze, zwłaszcza ludziom, którzy należą do tej gorzej sytuowanej części społeczeństwa, to oni będą te pieniądze wydawali na konsumpcję, co powoduje niejako automatycznie zwiększanie udziału konsumpcji w produkcie krajowym brutto, w związku z czym no, możliwości wzrostu inwestycji są związane z inwestycjami zagranicznymi, na które rząd przynajmniej formalnie nie patrzy takim dobrym okiem. Natomiast jeżeli chodzi, oczywiście ten pakiet Kaczyńskiego, piątka Kaczyńskiego ma także ten aspekt budżetowy. No w tej chwili wygląda na to, że budżet jest w stanie to wytrzymać, aczkolwiek no, że to, że będzie wzrastał deficyt budżetowy, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście pozostaje pytanie, do jakiego poziomu. Bo mamy tę piątkę Kaczyńskiego, ale do wyborów jest jeszcze dosyć daleko. I być może, że rządzący dojdą do wniosku, że gdzieś koło września być może trzeba będzie następny pakiet, czy następną piątkę, czy jakąś inną liczbę dać. Także, że tutaj, ja myślę, że tutaj nadal istnieje takie niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, to po pierwszym kwartale one, no można powiedzieć, nie zachwycają. Ogólne dochody budżetu są, można powiedzieć, niższe niż upływ czasu. No i szczególnie istotne jest to, że w pierwszym kwartale dochody z VAT-u były niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. To oczywiście jeszcze nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakąś poważną sytuacją, ale być może te wszystkie możliwości uszczelniania VAT-u zostały wyczerpane, a one, jak wiemy, zasadniczo rzecz biorąc, były głównym źródłem finansowania no, tych różnych, powiedzmy, pakietów o charakterze socjalnym. Także oczywiście to też trzeba patrzeć w kontekście wzrostu, no bo jeżeli będzie się dynamika wzrostu obniżać, to oczywiście także i będzie się obniżać dynamika wpływów do budżetu państwa. Dziękuję. Teraz zwrócę się do pana prezydenta Andrzeja Malinowskiego, kierującego no, jedną z najważniejszych, najmocniejszych, najsilniejszych organizacji pracodawców, pracodawcy RP. Andrzeju, no, to jest naturalnie, że przedsiębiorcy patrzą nie tylko na to, co się dzieje, ale także na to, co przed nimi. Jak wygląda polska gospodarka właśnie w ocenie pracodawców, przedsiębiorców? Co niepokoi, co cieszy, jakie przesłanie, jakie tezy przekazujecie rządowi? Zacznę od tego, że wasze wskaźniki i wasze przewidywania, one się mieszczą właściwie w przewidywaniach ogólnoświatowej, dlatego że ja sobie porównałem to pomiędzy na przykład Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który prognozuje na rok 2019 dla gospodarki globalnej mniej więcej 3,3%, to
a najbardziej taka radykalna prognoza dotyczy Banku Światowego, który na ten sam rok przewiduje 2,9%, czyli to się mieści, powiedzmy sobie, w granicach błędu. My zdajemy sobie sprawę, że ta recesja właściwie już się zaczęła i dla nas takim dosyć istotnym wskaźnikiem jest ten wskaźnik PMI dla przemysłu, który utrzymuje się poniżej 50, a to oznacza już, że mamy początek recesji w przemyśle. Przede wszystkim recesji w gospodarce niemieckiej, w gospodarkach europejskich, ale także trzeba brać pod uwagę to, co się dzieje, jeśli chodzi o te wojny handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. No i tutaj jeszcze ani razu nie padło dzisiaj słowo Brexit, które z pewnością też ma na to dosyć istotny wpływ. Także z jednej strony przyglądamy się temu, co się dzieje w polskiej rzeczywistości. Na przykład zdaniem chyba większości przedsiębiorców bez sensu jest na przykład w tej chwili stymulowanie konsumpcji, a to ta piątka Kaczyńskiego to jest nic innego niż stymulowanie konsumpcji, natomiast kompletnie odrzucenie jakichkolwiek możliwości, jeśli chodzi o inwestycje. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że strategia odpowiedzialnego rozwoju, tak przy okazji pytanie do sali, kto o tym już dzisiaj pamięta, to przewidywała 25% poziom inwestycji, to jest w stosunku do średniego unijnego, to jest 21-22, a my nawet, prawda, daleko, daleko za średnim tutaj unijnym. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, proszę Państwa, niepewność. Niepewność właściwie, która jest wywoływana przez elity polityczne, przede wszystkim elity rządzące. Pojawiają się ciągle różnego rodzaju pomysły ustawowe, no, które właściwie powodują, że przedsiębiorca woli trzymać te pieniądze na swoim koncie, bo w końcu mógłby je tam zainwestować lub też, powiedzmy, szuka możliwości wyjścia poza granice państwa. Ta niepewność jakby celowo jest pogłębiana przez określone kręgi polityczne. Przecież niedawno Państwo pewnie obserwowali dyskusję związaną z tak zwanym testem przedsiębiorcy. Wprawdzie wczoraj niby pan premier zapowiedział, że żadnego testu nie będzie, ale jakby się dalej wczytać tą jego wypowiedź, to właściwie to nie jest jasne, co to będzie. Być może to będzie to samo, tylko pod jakąkolwiek tutaj inną nazwą. I jeśli takich rzeczy się nie przecina, to ta niepewność, proszę Państwa, jest kompletnie związana. Ja się powołuję w tej chwili o tym, co powiem, na analizy Narodowego Banku Polskiego. Mianowicie głównymi barierami rozwoju firm w Polsce są po pierwsze w oczach samych przedsiębiorców. Punkt pierwszy to jest oczywiście brak kadr. Punkt drugi to są rosnące ceny surowców i oczywiście coraz bardziej niekorzystne zmiany przepisów, a ja nawet powiedziałbym nawet ich nadmiar. Proszę Państwa, nie w pół roku temu, ale praktycznie pamiętam w Szczyrku, ja pierwszy przypomniałem Państwu tutaj o tych prognozach, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy mówił, jeśli chodzi o gospodarkę globalną. Od tego czasu wszystkie kraje liczące się w gospodarce globalnej przygotowują różnego rodzaju pakiety dotyczące ochrony przed ewentualnie negatywnymi skutkami tego. Proszę Państwa, ta ochrona przede wszystkim ma dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw, bo one są najbardziej wrażliwe na negatywne skutki. Ja chciałem Państwu wyraźnie pokazać, to jest dokument, który został wypracowany przez grupę B20 w Argentynie, który zawiera różnego rodzaju możliwości, scenariusze do wyboru, do koloru. Ten dokument został przekazany przeze mnie osobiście dokładnie w dniu 12 października 2018 roku panu premierowi. Nie ma żadnej reakcji do dnia dzisiejszego. A tam są różnego rodzaju propozycje i tak dalej, i tak dalej. Widzimy niestety bardzo pesymistycznie i także te wskaźniki, które dotyczą polskich przedsiębiorców, które my sami tutaj opracowujemy, one pokazują, że przedsiębiorcy no właściwie nie widzą tego światła w tunelu, robią to, co robią na odpowiednim poziomie. Zresztą przed chwilą tutaj, Janek, powiedziałeś o tych wpływach budżetowych, że one są, nie wyglądają ciekawie, a w końcu stamtąd te wpływy płyną, ale niestety nie ma tej woli
woli tego. Zresztą podobnej woli nie ma także i w Unii Europejskiej. Ja wróciłem wczoraj z Brukseli, proszę Państwa, i w czasie jednej z dyskusji jeden z uczestników tej dyskusji powiedział znamienite słowa. Stany Zjednoczone, komentując tą wojnę, jaką w tej chwili Stany wydały zarówno i Unii Europejskiej, ale i Chinom, skomentował to w ten sposób. W Stanach Zjednoczonych mamy innowacje, mamy przedsiębiorstwa technologiczne, a w Unii Europejskiej mamy podatki. Dziękuję bardzo. Teraz zwrócę się do Ewy Sowińskiej. Ewa jest rewidentem księgowym, jest osobą, która prowadzi audyt finansowy przedsiębiorstw, czyta te bilanse, potrafi je wnikliwie analizować, jest także wiceprzewodniczącą Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Ja bym chciał Cię poprosić o to, byś skomentowała wyniki naszych badań, o których mówimy, że te wyniki finansowe się pogarszają. Dokładnie pokazujemy, które wskaźniki finansowe i miary, które my przyjmujemy dla oceny stopnia zagrożenia upadłością, są dzisiaj powodem pewnego niepokoju. Czy ty ze swojej praktyki zawodowej mogłabyś to potwierdzić, jak ty widzisz dzisiaj tę sytuację, a także dla mnie niezwykle ważne jest to i z Mirkiem Gronickim nasz tekst w Rzeczpospolitej, chociaż nie wiem, czy Rzeczpospolita nie zmieniła tytułu, nazwaliśmy trudne czasy, trudne wybory, powiadając, że przedsiębiorstwa muszą się w tej chwili zdecydować. Czy pójdą na drogę przygotowania się, modernizacyjnego, proinwestycyjnego przygotowania do następnego okresu, czy też zachowają się bardzo pasywnie, zachowają się biernie po to, żeby jakoś przetrwać te trudne czasy w nadziei, że wróci te tłuste lata wrócą, kiedy nie trzeba było się wysilać, bo było tyle pieniędzy na rynku i tyle konsumpcji, że można było wszystko sprzedać. Dzień dobry Państwu. Ja rzeczywiście chciałabym powiedzieć, skomentować te zagadnienia z perspektywy biegłego rewidenta, więc one będą bardziej praktyczne, a nie wynikające z jakichś głębszych analiz. Rzeczywiście, bo to są nie tylko moje doświadczenia, ale również moich koleżanek, kolegów biegłych rewidentów, ewidentnie zauważamy, że koszty przedsiębiorstw rosną i wzrost tych kosztów jest spowodowany wieloma aspektami. Głównie to wynika z sytuacji na rynku pracy, tak jak mówił pan prezydent Malinowski, że to jest ciągle ogromne wyzwanie przed firmami, ale również wynikają z tego, że regulacje, które docierają do polskich przedsiębiorstw nie tylko z poziomu krajowych rozwiązań, ale również europejskich, zaczynają być coraz kosztowniejsze, coraz trudniejsze, a też sposób, w jaki one trafiają, czas i przygotowanie po stronie tych regulatorów ciągle zostawia ogromną ilość pytań, wyzwań i dochodzi do takich sytuacji, że właściwie te nowe przepisy przez przedsiębiorców nie są czytane przez pryzmat zapisów w ustawie, w rozporządzeniach, tylko na stronach internetowych regulatorów, żeby zrozumieć, jaki dokładnie jest obowiązek. Bardzo ogromna ilość, w związku z tym musi być konsultacji, doradztwa, czasu, który jest szczególnie ograniczonym dobrem. I to powoduje, że ta niepewność tych regulacji, ta niepewność związana z tym, czy znajdziemy ludzi do pracy, powoduje, że nasza perspektywa jest taka, że trochę ta gotowość do inwestowania zarówno w te rozwiązania technologiczne, ale i ludzi jest coraz mniejsza. To powoduje taki paradoks, że jest trudno zdobyć ludzi do pracy, szczególnie tych, którzy są ekspertami, a jak już ich mamy, to nie mamy czasu, ale też oni nie mają czasu, żeby w nich inwestować. W związku z tym zauważamy spadek wysyłania ludzi na szkolenia, takie szkolenia, które nie są tylko szkoleniami branżowymi, merytorycznymi, takie, które podnoszą ich wiedzę w branży, ale takie, które pozwalają im w jakimś szerszym kontekście spojrzeć na firmę i na perspektywę firmy. Więc tacy pracownicy, którzy oczekują od firmy właśnie inwestowania w nich, w ich sposób patrzenia, to po prostu odchodzą i podnosi to kolejne koszty, koszty rekrutacji. Trzeba nie tylko ludzi raz zrekrutować, ale ta częstość bardzo to podnosi. Także zdecydowanie rosną koszty, one rosną z wielu przyczyn, tak jak mówiłam, regulacje. I chciałam Państwu szczególnie zwrócić na regulacje, które weszły w życie w styczniu tego roku. W polskim jesteśmy pierwszym krajem, pomijając Wielką Brytanię, w którym to było 10 lat temu,
Jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadził obowiązek raportowania tak zwanych schematów podatkowych. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest dość skomplikowana kwestia. Ona jest w ogóle bardzo nieprzyjaznym językiem napisana. Prawnicy nie mogą sobie z tym poradzić, doradcy podatkowi mają wątpliwość, jak wiele rzeczy rozumieć. W skrócie chodzi o to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają podjąć jakieś decyzje, już na etapie zamierzenia, no a na pewno nie później niż wtedy, kiedy je dokonają, które w ocenie jakby podatkowego aspektu mogłyby spowodować korzyści dla nich w postaci zapłacenia mniejszych zobowiązań podatkowych, muszą o tych swoich planach czy już podjętych decyzjach poinformować KAS, czyli muszą powiedzieć: drogi regulatorze, zamierzam zrobić coś, co spowoduje, że moje koszty będą niższe. W związku z tym zapłacę mniej podatku, że moje koszty będą niższe, ale w jakiś sposób będę miał korzyści wynikające z tego, że będę miał efekt synergii i muszę o tym napisać. To nie zawsze musi być schemat podatkowy, który zostanie źle oceniony, ale to jest taki etap, kiedy nasz regulator chce się nauczyć, jakie są transakcje na rynku. I to powoduje, że pewni przedsiębiorcy zaczynają się wstrzymywać z decyzjami związanymi z połączeniem spółek, z inwestycjami. I to może być też ten dodatkowy aspekt zatrzymania inwestycji i zatrzymania rozwoju. Pewnie w następnym etapie będziemy mówili o tych unijnych regulacjach. One są też ogromnie istotne, szczególnie środowiskowe, ale chciałam powiedzieć, że ewidentnie widać, że sytuacja w przedsiębiorstwach się nie poprawia, jest coraz trudniejsza i perspektywy są też coraz trudniejsze. Znaczy ta myśl, która z naszego raportu wynika w tej części mikro, jest taka: przychody rosną przedsiębiorstw, dlatego że nadal rośnie konsumpcja, ale koszty zaczęły rosnąć szybciej. Tak, koszty zaczęły rosnąć szybciej i ta różnica się pogłębia. Teraz chciałbym przejść do problematyki już zaraz. Chciałbym przejść do problematyki makroekonomicznej dotyczącej Polski i powiedzieć, zadać następujący problem do omówienia naszego wspólnego. Pan premier Morawiecki i przedstawiciele rządu mówią, że piątka Kaczyńskiego jest działaniem, które jest działaniem antycyklicznym. To znaczy, skoro przewidywaliśmy, czy przewidujemy obniżenie dynamiki wzrostu, no to właśnie wyprzedzająco wykonujemy ruch, który miałby podtrzymać wzrost gospodarczy. I prosiłbym w tym momencie, możemy Mirek zacząć od ciebie, o taką refleksję właśnie makroekonomiczną. Czy rzeczywiście to założenie, że dzięki temu pakietowi fiskalnemu, dzięki temu impulsowi fiskalnemu, tej stymulacji fiskalnej, będziemy mogli utrzymać wyższe tempo wzrostu. Czy to jest założenie twoim zdaniem wiarygodne? Znaczy, książkowo można byłoby powiedzieć, że każdy impuls fiskalny no, może doprowadzić do odpowiedniej pozytywnej reakcji systemu gospodarczego, ale proszę pamiętać o tym, o czym mówił profesor Czekaj. Wzrost gospodarczy jest blisko 5. Potencjalny wzrost gospodarczy jest raczej 3 z kawałkiem. My bazujemy na poziomie de facto wyczerpania mocy produkcyjnych i dosypywanie przysłowiowego węgla do paleniska, do pieca, powoduje, że to może się po prostu bezproduktywnie spalić, mówiąc obrazowo. Czyli korzyść, która będzie, którą ja oceniam, ewentualnie gdyby tej piątki nie było, na powiedzmy podwyższenie ścieżki wzrostu na około 0,5% ceteris paribus, czyli bez żadnych innych dodatkowych elementów. Ale mamy jeszcze jeden element, o którym właśnie chciałem powiedzieć więcej. To jest to, że struktura naszego produktu krajowego to nie tylko to, że mamy wysoki udział inwestycji, mamy bardzo wysoki w stosunku do innych krajów udział zapasów, przyrostu zapasów. Oczywiście jest to
never ending story. Mówimy o tym, że te zapasy, ten przyrost zapasów to właściwie jest śmietnik, tam nie tylko są zapasy, tam są różne inne elementy, których po prostu nie są rozliczane w sposób poprawny, ponieważ mówiąc technicznie, GUS chce, żeby wszystkie strony rachunków narodowych się bilansowały. Tym ostatnim elementem są zapasy. Tak przynajmniej wiem. Ale jeżeli popatrzymy na przeszłość, to mieliśmy w przypadku potencjalnych spowolnień, czy też spowolnień, następującą sytuację. Pogarszały się wpływy podatkowe, o czym profesor Czechaj mówił, więc to mamy już. Ale też zaczynał spadać udział zapasów. Jeżeli udział zapasów spadnie do 2%, do zera, przepraszam, o 2 punkty procentowe PKB, to cała piątka Kaczyńska jest skasowana. A więc jeżeli to się zdarzy, a to może się zdarzyć w związku z tym, że cały czas rozmawiamy o tym, iż polscy przedsiębiorcy nie chcą inwestować, nie chcą zwiększać swojej aktywności, to trudno oczekiwać, że będą produkowali na zapas. A więc to jest ten element dla mnie chyba podstawowy, ale być może znajdziemy też i inne. Ja nie będę chciał kraść show. Teraz wracając się do Darka, chciałbym powiedzieć tak. To prawda, że różni ekonomiści różnie oceniają, na ile rzeczywiście ta ścieżka PKB zostanie podbita przez piątkę Kaczyńskiego. Ale w zasadzie nie ma takich ekonomistów, którzy nie powiadaliby, że problem polega na tym, jak zostanie pogłębiony deficyt budżetowy. I teraz chciałbym cię prosić o spojrzenie od tej strony. To już Janek Czekaj to sygnalizował. Jakiego rodzaju zagrożenia pojawiają się dla równowagi finansów publicznych z punktu widzenia tego sposobu pobudzania wzrostu gospodarczego w Polsce? Znaczy tak, ja pójdę tropem Mirka i przyznam, że będę znacznie ostrzejszy w ocenie tego, co się dzieje w gospodarce. Dlatego, że ten impuls wymyślony w aktualnym roku wyborczym nie jest impulsem pierwszym. Przecież w gruncie rzeczy w okresie najlepszej koniunktury światowej, czyli w latach 16, 17, 18, myśmy w cały czas kolejne impulsy fiskalne, popytowe, konsumpcyjne wprowadzali do gospodarki. Ja patrzę w perspektywie paru minionych kwartałów na to, jak wygląda dekompozycja wzrostu produktu krajowego brutto. Ta dekompozycja była od 50 do 60% budowana na konsumpcji. To jest dramat, który myśmy obserwowali. Wysoki wzrost, ale w gruncie rzeczy wzrost cały czas budowany na konsumpcji, żeby porównać się tylko z naszymi bliskimi południowymi sąsiadami Czechami. Oni mieli wzrost niższy, ale równocześnie stopę inwestycji taką jak Szwecja, 25%. I to jest ta generalna różnica, jaką widać w Polsce. Wyższy wzrost, który był bardzo mocno wykorzystywany propagandowo, ale z drugiej strony pomijanie kwestii, z czego on był skomponowany. Dobra, teraz już przechodząc do twojego pytania. Jak to może wyglądać z punktu widzenia budżetu państwa i całej polityki fiskalnej? No, mamy sytuację w tej chwili więcej niż niepokojącą, dlatego że wielu kolegów przed chwilą mówiło o tym, co się dzieje w przedsiębiorstwach. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami z różnych branż i w wielu wypadkach słyszę, jeżeli chodzi o budżetowany zysk, myśmy budżetów nie wykonali w roku 2018. On się okazał gorszy niż planowaliśmy wtedy, kiedy budżety były budowane. Stąd budżety na ten rok są już odpowiednio korygowane.
Jest druga sprawa, też już wzmiankowana dzisiaj, że bardzo wielu przedsiębiorców w tym momencie się zastanawia nad tym, czy części działalności nie wyprowadzić poza granice kraju i próbuje inwestować poza granicami, co też bazę podatkową w konsekwencji może w pewnej perspektywie zmniejszać. Także ja, szczerze powiedziawszy, bardzo się obawiam tego, że mimo faktu, że w tej chwili na bieżąco wciąż jeszcze wskaźniki deficytu i narastania długu wyglądają no, w miarę bezpiecznie, że w jakimś momencie to się może dość szybko przesunąć na stronę niekorzystną. Jeszcze jedna może rzecz, która też wydaje mi się umyka, która jest warta zasygnalizowania. Przy wysokim wzroście gospodarczym oczywiście ten narastający dług roztapia się w masie wzrostu, wracam do tego, z czego on został zbudowany, i wskaźniki wyglądają lepiej, ale jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, to myśmy dług o ponad 100 miliardów w ostatnich 3 latach powiększyli, prawda? On ładniej wygląda w proporcjach do PKB, ale to nie zmienia faktu, że on bardzo mocno narósł i w momencie, kiedy wzrost zacznie być słabszy, automatycznie wskaźniki też się mogą pogorszyć. Teraz chciałbym, Jasiu, ciebie zapytać o problem relacji pomiędzy polityką fiskalną i polityką monetarną. No, byłeś członkiem Rady Polityki Pieniężnej, zresztą tej samej kadencji, w której i z Darkiem Filarem byliście razem w tej Radzie. I widać wyraźnie, że mamy do czynienia już w tej chwili ze wzrostem inflacji i te projekcje, które są w tej chwili udostępniane przez różne ośrodki analityczne, no, mówią o tym, że pod koniec tego roku możemy mieć inflację, która będzie zbliżona do górnego przedziału celu inflacyjnego, no, czyli będzie 3%, a nawet trochę więcej. Ja za chwilę przejdę do tego, co to oznacza dla przedsiębiorców, bo to jest ważne, ale powstaje takie wrażenie, że pojawi nam się być może presja inflacyjna zarówno od strony właśnie podaży, jak i od strony popytu. I jak widzisz ten związek pomiędzy polityką fiskalną a polityką monetarną? Czy tu jest to prawidłowo według ciebie ułożone, czy też powinniśmy oczekiwać jako ekonomiści innego powiązania tych polityk? Można powiedzieć tak, że w tej chwili jak gdyby jakichś strasznych rzeczy w tych relacjach nie ma, no bo i mamy relatywnie niską inflację, niski deficyt budżetowy, ale jeżeli popatrzymy na to, co może się dziać w przyszłości, to, no to można mieć obawy wynikające także z tego, co mówią przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, przede wszystkim prezes Glapiński, który z uporem twierdzi, że do końca kadencji, ja nie pamiętam dokładnie, kiedy upływa ta kadencja, stopy procentowe nie będą podnoszone, no, czyli będziemy mieli prawdopodobnie taki klasyczny układ. 2022. No to jeszcze jest sporo czasu, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że inflacja podchodzi, powiedzmy, pod środek celu, no to sytuacja może być no, niebezpieczna, generalnie rzecz biorąc. Ja nie wiem, jakie będą decyzje, jakie będą działania Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ no, w ostatnim czasie jednak pojawiają się wypowiedzi niektórych członków Rady, że rozważają już możliwość podnoszenia stóp procentowych, ale tutaj myślę, że no, mamy niepewność, bo nie wiemy, jaka opcja w Radzie Polityki Pieniężnej zwycięży. Ale jeżeli można, ja bym się jeszcze chciał odnieść do tego, o czym już była mowa, a co chyba będzie bardzo istotne, już chyba jest i w przyszłości będzie istotne, znaczy chciałbym powiązać ten aspekt mikro i makroekonomiczny. Otóż tak jak wynika z waszego raportu, no i z danych Głównego Urzędu Statystycznego, pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw. Dotychczas mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy dobre wyniki finansowe, mieliśmy równocześnie no, wstrzemięźliwe przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, i równocześnie pogarszała się płynność przedsiębiorstw. I proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sytuację teraz. Teraz
pogarszają się wyniki finansowe przedsiębiorstw, to prawdopodobnie będzie się także pogarszała płynność. Można oczywiście postawić pytanie, z czego się to bierze. Ja myślę, że prawdopodobnie w znacznej mierze wynika to z polityki podatkowej. Chodzi mi przede wszystkim o podatek VAT. Na tę płynność przedsiębiorstw w znacznym mierze wpłynęła likwidacja trzymiesięcznego rozliczenia VAT-u, bo to oznacza, powiedzmy, jak gdyby zmniejszenie salda na niekorzyść przedsiębiorstw. No i mamy drugie działanie, które wkrótce ma być obowiązkowa split payment. To będzie oznaczało, że również te pieniądze, które były dostępne do obrotu, dla finansowania działalności przedsiębiorstw, one po prostu w jakiejś części nie będą dostępne. To może spowodować naprawdę bardzo poważne konsekwencje w sytuacji, tak jak mówię, mieliśmy dobre wyniki, a płynność się generalnie rzecz biorąc pogarszała i przedsiębiorstwa nie inwestowały. W tej chwili mamy sytuację taką, że pogarszają się wyniki, a być może jeszcze, powiedzmy, te działania fiskalne mogą spowodować dalsze zmniejszenie płynności, w związku z czym możemy oczekiwać wiele kłopotów finansowych ze strony przedsiębiorstw, a to oczywiście będzie rzutowało na sytuację makroekonomiczną, bo wiadomo, że przyszłość jest uzależniona od tego, jak będą inwestować przedsiębiorstwa prywatne. Dziękuję. Teraz zwracając się do pana prezydenta Malinowskiego, chciałbym trochę iść w kierunku tym, który zasygnalizowała już w poprzedniej rundzie Ewa Sowińska, a mianowicie do tego, że koszty przedsiębiorstw rosną. I jednym z problemów, który wydaje się być coraz bardziej poważny, to jest kwestia kosztów związanych z energią elektryczną. My oceniamy, że i w tym raporcie piszemy o tym, że jeżeli się porówna sytuację rok wstecz, to w tej chwili w większości przypadków wzrost cen energii elektrycznej, mimo zapowiedzi rządu, że to zostanie zatrzymane, jest rzędu 1/4. Mówię kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorcy. A przecież przed nami są ewidentnie znaczące podwyżki cen administrowanych związanych z usługami komunalnymi, które też będą rzutowały na sytuację przedsiębiorstw. Wygląda na to, że przedsiębiorstwa znajdą się zupełnie w nowym środowisku, kiedy dynamika ich kosztów niezależna kompletnie, nie mają na to praktycznie rzecz biorąc niemalże żadnego wpływu w krótkim okresie czasu. No bo oczywiście można sobie wyobrazić, że w dłuższym okresie czasu uruchomią jakieś programy restrukturyzacyjne, oszczędnościowe, żeby zmniejszać zużycie energii, ale w krótkim okresie czasu musi to bardzo szybko jeszcze obniżać wynik finansowy. Jak to pan prezydent widzi? Zacznę może od pierwszej kwestii. Pani Ewa, jako delikatna kobieta, nie powiedziała wprost. Jesteśmy pierwsi w Unii Europejskiej, bo to rozwiązanie, o którym pani mówiła, jest to po prostu nic innego, tylko traktowane jako donos na samego siebie. To jest ponoć nauka naszego regulatora też. Tak, to jest donos na tego, tylko że problem polega na tym, że nie wiadomo, czy ten regulator się uczy, dlatego że doskonale pani wie, że nie ma jakiejkolwiek reakcji regulatora na to, co się z tym donosem dzieje. I może się okazać, że ta akcja regulatora pojawi się na przykład 10 lat przed końcem, powiedzmy, terminu, po to, żeby po prostu zabić konkretnego przedsiębiorcę w ten sposób. Druga sprawa. Ja muszę się jednak odnieść do kwestii tej konsumpcji i wyraźnie powiedzieć, że zdaniem polskich przedsiębiorców nie ma w tej chwili jakiegokolwiek sensu stymulowania konsumpcji. Powiem państwu dlaczego. Otóż wymieniłem, powołując się na raport Narodowego Banku Polskiego, wymieniłem te główne bariery i na pierwszym miejscu wymieniłem barierę, jaką jest brak kadr. On wynika z trzech, naszym zdaniem, podstawowych rzeczy. Po pierwsze, oczywiście złej edukacji zawodowej. Rząd przy okazji oferuje tutaj jakąkolwiek dyskusję, ale wyraźnie zakłada, że to mają sfinansować przedsiębiorcy, bo pieniędzy nie ma na to. To jest właśnie to, co się dzieje z efektami stymulowania konsumpcji. Na to nie ma pieniędzy oczywiście w budżecie państwa. Dalej, braku polityki migracyjnej.
Proszę Państwa, ustawa, która ma udrożnić między innymi zatrudnianie Ukraińców i ułatwić, po prostu została przez określoną grupę i funkcjonującą w rządzie schowana do zamrażarki i nie ma siły na to, żeby to w tej chwili ruszyć. I proszę Państwa, ostatnia sprawa to jest zniechęcanie obywateli do pracy przez sute programy rozdawnictwa. Przez sute programy rozdawnictwa. I teraz, proszę Państwa, chciałbym to powiązać chociażby właśnie z tą kwestią energii. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście to jest bardzo poważny kłopot, ale kłopot, który na dzień dzisiejszy de facto powoduje przede wszystkim bardzo podobne obawy co do przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że poza zarządowymi zaklęciami, których słyszymy co pewien czas, ja całkiem niedawno w poniedziałek słyszałem, kiedy pan minister Tchórzewski przedstawiał strategię energetyczną do 2040 roku. Profesor się tu uśmiecha, bo my wiemy, jakie były komentarze po wyjściu z tej całej sali, ale po prostu za tymi zaklęciami kryje się nic innego, tylko nieudolność legislacyjna próbująca przykryć czynszącą rzeczywistość. Ceny prądu wzrosły i mogą jeszcze wzrosnąć, to prawdopodobnie w sposób dramatyczny, a niestety nasze branże energochłonne, a ich jest w strukturze, o ile pamiętam, większość jednak, zdecydowana większość, nie są objęte żadnymi kompleksowymi systemami osłonowymi. Proszę Państwa, konkurenci w pewnym sensie, ale jednocześnie rynek, na który zwracamy uwagę, czyli powiedzmy przemysł niemiecki, ceny prądu dla firm są o kilkadziesiąt nawet procent niższe, aniżeli powiedzmy sobie w Polsce. I to oczywiście będzie miało efekt dla generalnie globalnego wzrostu gospodarczego naszej gospodarki, ale także będzie miało bardzo istotny wpływ na ten spodziewany efekt związany z tą stymulowaniem tej konsumpcji. Dlatego, że już obserwujemy, ja mam cały szereg takich przykładów, gdzie ludzie, którzy z powodu 500+ odeszli z pracy, dzisiaj zaczynają powoli się rozglądać za powrotem, ale okazuje się na przykład, że powołuje się tu na konkretny region, na Mazury, na Warmińsko-Mazurskie, gdzie jest nasze zagłębie meblowe, gdzie na przykład ci ludzie byli wykorzystywani do prostych prac, na przykład związanych z pakowaniem mebli i okazało się, że trzeba było ich zastąpić automatami i te automaty już dzisiaj robią i dla nich po prostu zaczyna brakować w tej chwili pracy. Więc te wszystkie elementy składają się na to, że ta teza, o której mówiłem na samym początku, o tym, że polski przedsiębiorca właściwie jest zdezorientowany, charakteryzuje go duża niepewność. Chciałby nawet zainwestować, ale wszystko robi się, żeby on nie inwestował. Proszę Państwa, program PPP w ogóle nie istnieje w Polsce. Nie ma, nie ma. A bardzo chętnie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że na samym początku urzędująca władza na siłę zaczęła dokładać do 4P w postaci znakomicie działających prokuratorów, prawda, do tego. No więc, proszę Państwa, w takiej atmosferze po prostu nie da się prowadzić biznesu, nie da się inwestować. Proszę pamiętać, że kapitał idzie zawsze tam, gdzie jest mu najwygodniej. Ewa, a jakbyś znowu z swojego doświadczenia, z swojej perspektywy, rozmowy z przedsiębiorcami, analizy tego, co oni pokazują w księgach, twoim zdaniem, jak się przedsiębiorcy będą teraz, w tych wyraźnie trudniejszych czasach, zachowywać? Na co postawią? Już kiedyś sformułowałem ten dylemat. Czy asekuracyjne osłanianie się, czy też jednak próba przygotowania się do trudniejszych warunków konkurencji i do następnego okresu i budowanie wyjściowej przewagi na następny okres? Co twoim zdaniem będzie dominowało i od czego to zależy? Na pewno będą obydwa scenariusze dostępne, bo to wszystko zależy od branży i od tego, na ile te przedsiębiorstwa mogą się rozwijać również poza Polską. Ale ogólnie mówiąc, jednak jest więcej takich postaw wyczekujących, chcących zrozumieć, jaka będzie ta rzeczywistość, która jest dzisiaj dla małych i średnich przedsiębiorstw zdecydowanie przeregulowana. I jednocześnie ja patrzę też z perspektywy swojego zawodu. My jako biegli rewidenci prowadzimy firmy, mamy je głównie na poziomie firm małych, średnich, bo te wielkie firmy to troszeczkę inny kaliber. I widzę, jak wiele osób, które jeszcze ma energię i chęć pracy, zaczyna rozważać właśnie zamykanie firm ze względu na to, że regulacje, które dotyczą między innymi naszego zawodu, zaczynają być tak trudne w obsłudze,
i tak czasochłonne, a jednocześnie tak duże konsekwencje za popełnienie błędu, że myślą sobie, że nie stać ich po prostu na prowadzenie biznesu, który teoretycznie powinien im przynosić dodatkowe dochody. I to samo widać przede wszystkim z mojej perspektywy w firmach produkcyjnych. One są na etapie takiego podjęcia decyzji właśnie, czy rozwijać się, czy wzrastać przez zatrudnianie ludzi, czy przyjrzeć się temu, co mówił pan prezydent, rozwiązaniom, które zastępują ludzi. Ale żeby się do tego przygotować, to trzeba mieć odpowiednio sprzyjający czas, bo to nie można podjąć decyzji bardzo szybko, wtedy kiedy chcemy wprowadzić roboty, kwestie związane z digitalizacją, trzeba zatrudnić ekspertów, trzeba im za to zapłacić. Nie są w większości przedsiębiorcy gotowi do przeznaczenia też czasu na te decyzje. To, co państwu mówiłam, oni są wszyscy przeciążeni tymi codziennymi obowiązkami, decyzjami i nie mają przestrzeni na tak głębokie myślenie o przyszłości, której właśnie dzisiejsze czasy wymagają. I moja perspektywa takiego praktyka jest taka, że właściwie te wszystkie nadużycia, bankructwa wynikają z chciwości lub z braku odwagi tych, którzy powinni powiedzieć nie komuś, kto idzie w złym kierunku. I mam wrażenie, że te techniczne rzeczy są ogromnie ważne, one będą decydowały o sukcesie, ale jeszcze ważniejszymi są aspekty związane ze świadomością ludzi, z edukacją. Nie taką edukacją wynikającą ze szkoły, z uczelni, tylko również taką edukacją ludzi, którzy już są dojrzali, którzy od wielu lat pracują w swoim zawodzie. Ale żeby zrozumieć te rzeczy, które są przed nimi, no to muszą bywać na różnych wydarzeniach, muszą pójść na jakieś doszkalanie, żeby rozumieć, w jakim kierunku to idzie. Tutaj jest według mnie największe zagrożenie. Edukacja z poziomu biznesu, edukacja z poziomu na przykład pokolenia X. Mam wrażenie, że ciągle dyskutujemy o młodych pokoleniach, że one mają być w jakiś sposób edukowane, że my musimy się do nich dostosować i to jest prawda. Ale nie patrzymy, jaki potencjał jest w tych, którzy mogą się już wybrać na emeryturę, a bardzo dobrze by się zupełnie w innej branży sprawdzali. Także liczę na to, że ten czas oczekiwania, to ten 2019-2020, te decyzje będą bardziej konkretne, ale jest taki czas poczekania na to, co będzie. I dodatkowo, moim zdaniem, to, co jest kluczowe, to, że z Unii Europejskiej będą szły w najbliższym czasie, ja w takiej grupie pracuje, która dyskutuje o raportowaniu niefinansowym, będą szły ogromne obowiązki nie tylko na duże firmy, ale również na firmy mniejsze, związane z informowaniem, w jaki sposób nasz biznes wpływa na środowisko, czy jak zmiana środowiska wpływa na nasz biznes. To są ogromne, duże wyzwania, ogromnie dużo czasu na te badania trzeba poświęcić, a polscy przedsiębiorcy, ci mali właśnie, nie są do tego przygotowani, więc wydaje się, że rozwiązaniem będzie przede wszystkim edukacja. Ewa trochę wyprzedziła właśnie to, w jakim kierunku chciałem popchnąć teraz naszą rozmowę, bo przez tą pierwszą godzinę omawialiśmy bieżące wyniki, zastanawialiśmy się, co z tego wynika. No, zachowywaliśmy się jak analitycy. A teraz bym prosił, to nie jest pierwsza nasza debata, akurat po raz pierwszy uczestniczy w niej Ewa Sowińska, żebyśmy popatrzyli na ten proces tak troszkę dłużej. Nie rok 2018-2019, ale powiedzmy sięgnijmy do roku 2015 i trochę w przyszłość. I ja mam taką myśl, z którą się chcę podzielić i proszę was o odniesienie się do tej myśli. Z jednej strony mamy do czynienia niewątpliwie z bardzo wysoką dynamiką wzrostu gospodarczego, to trzeba docenić. I jednocześnie musimy postrzegać to tak, że to przede wszystkim zostało uzyskane w bardzo dobrej koniunkturze światowej i przez bardzo silną prokonsumpcyjną orientację wydatków publicznych. No ale widać, że drugą stroną tego procesu jest postępująca fiskalizacja polskiej gospodarki. To znaczy oczywiście przedsiębiorstwa miały więcej zysków, zmniejszyła się deficyt budżetowy, ale jednocześnie widzimy ogromny wysiłek ze strony państwa, ze strony rządu, administracji rządowej, żeby starać się wszystkie ewentualne luki, tak to nazwijmy, uszczelnić. Czyli mamy taką postępującą fiskalizację również ze względów regulacyjnych. Nawet nie chodzi mi o wysokość podatków. Także i presję na przedsiębiorców.
Ale ja mam wrażenie, że my jeszcze nie do końca dostrzegamy trzeci element tej układanki, a mianowicie, że za tą fiskalizacją, za tą presją na przedsiębiorców, za tym jakby wnikliwym analizowaniem, by nie powiedzieć traktowaniem każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, idzie jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie postępującej, pełzającej etatyzacji polskiej gospodarki. I ja mam wrażenie, że ten syndrom, presja na konsumpcję, fiskalizacja i etatyzacja, że to się zaczyna jedno, tak powiem, pociągać za sobą drugie. I to jest moja refleksja, ja nie namawiam, żebyście mi przytakiwali, ale żebyście się do tego jakoś odnieśli. W tej chwili już nie ma kolejności. Proszę, kto chciałby się podzielić swoim przemyśleniem w tym ogólniejszym zakresie. Darek Filar pierwszy się zgłosił. Tak, ja się wyrywam do głosu, bo Jurku, wiesz, że ja o tym ostatnio pisałem. Ja podzielam ten pogląd, że sytuacja wygląda w ten sposób, że najprościej to ujmując, sprawujący władzę podchodzą do gospodarki mniej więcej tak. Z sektora prywatnego wydobędziemy jak najwięcej dochodów, i to my wiemy, co z tymi dochodami zrobić. Część ich rozdamy na konsumpcję, a część z nich przeznaczymy na takie zamierzenia inwestycyjne, które z naszej perspektywy wydają się atrakcyjne politycznie. I stąd się bierze etatyzacja, stąd się bierze szereg pomysłów na to, żeby prywatne nawet przedsiębiorstwa, które od samego początku były prywatne, przejmować w ręce państwa. To na szczęście mówię w tym sensie, że ten proces trwa stosunkowo krótko i ja mam nadzieję, że on się dalej rozwijać nie będzie, ale gdyby się dalej rozwijał, a nawet w zakresie tego, co już zrobiono, to jest w moim przekonaniu kompletnie fałszywa ścieżka, jeżeli chodzi o stworzenie przyszłości kraju. I teraz króciuteńko o tym, dlaczego uważam, że ścieżka jest fałszywa i jak należałoby to odwrócić. Otóż moim zdaniem zadaniem państwa powinno być identyfikowanie potrzeb społeczeństwa, a takich potrzeb jest w tej chwili bardzo realnych w naszym kraju mnóstwo, poczynając od problemu starzenia się społeczeństwa, poprzez służbę zdrowia, poprzez wyzwania edukacyjne, o których mówiła Ewa. I w momencie, kiedy zostaną potrzeby zdiagnozowane, proponowanie sektorowi prywatnemu, żeby znajdował rozwiązania i wspieranie ewentualnie tych podmiotów, które wystąpią z rozwiązaniami najbardziej atrakcyjnymi. Czyli byłoby to spojrzenie jak gdyby z kompletnie innej strony. Nie rządzący wiedzą, gdzie wydać pieniądze, które wyciśniemy z sektora prywatnego, tylko rządzący patrzą na sektor prywatny jako na potencjalnego wykonawcę tych zadań, które zidentyfikuje państwo. No, na razie niestety takiej ścieżki nie widzę, żeby była realizowana. Andrzej Malinowski. Dosyć długo działając wśród przedsiębiorców i ich reprezentując na zewnątrz, muszę powiedzieć, nie mogę zrozumieć pewnego fenomenu charakterystycznego dla polskiego społeczeństwa. To znaczy, być może my to popełniamy w tym zakresie błąd, ale być może jakieś inne są przyczyny, mianowicie kompletnie niezrozumienia roli gospodarki z punktu widzenia rozwoju społecznego. Ja to widzę na co dzień. Obojętnie, czy to jest koalicja, czy to jest opozycja, do tego to sprawy inne są ważniejsze, sprawy światopoglądowe, jakieś tego, ale to, co pozwala stworzyć te podstawy do dalszego rozwoju, jest tutaj najmniej ważne. Jeśli dodatkowo jeszcze, proszę państwa, trafi do władzy ktoś, kto patrzy na politykę przede wszystkim jako na kwestię utrzymania władzy za wszelką cenę, to wtedy mamy do czynienia z sytuacją wyjątkowo trudną. Pozwolę sobie przypomnieć jeden przykład. Ktoś, kto śledzi prasę ekonomiczną, pewnie zauważył całkiem niedawno dramatyczne wystąpienie pani minister Emilewicz, która Radę Ministrów próbowała przekonać do
prawa przedsiębiorcy, szczególnie tego młodego, zaczynającego swoją karierę biznesową, do błędu i do jego naprawienia, co jest typowym rozwiązaniem we wszystkich normalnych tutaj krajach. Proszę Państwa, nie, w żadnym wypadku tego nie wolno karać, karać, karać i karać. To jest, proszę Państwa, odpowiedź jej kolegów, powiedzmy sobie, z rządu. To jest odpowiedź, która jest podyktowana jakimiś tam dalszymi względami do tego. To, że jesteśmy owcami do strzyżenia, to już przecież wiadomo od, powiedzmy sobie, kilku lat. Gorzej, że również strzyże się pewne rzeczy, które mają stanowić dla nas pewne zabezpieczenie strukturalne. Mówię, Jurku, tutaj o sławetnym Funduszu Pracy. Proszę prześledzić wszystkie ostatnie decyzje, które dotyczyły Funduszu Pracy. Zaczynam. Od 13 emerytury, od Funduszu Solidarnościowego, od opłacania rezydentów. Wszystko, proszę Państwa, niezgodnie z ustawą, która tego dotyczy. A kiedy rozmawiam z premierem czy z innymi członkami rządu i mówię, weźcie po prostu, potraktujcie te 2,50 od zatrudnionego jako, dodajcie to i powiedzcie, że to taki, a nie inny faktycznie jest podatek, nie ma, powiedzmy sobie, na to zgody. Natomiast nie mamy tego, a my byśmy chcieli na przykład, żeby z tego Funduszu Pracy dofinansować jakieś ciekawe rozwiązania w zakresie szkolnictwa zawodowego. Żeby na przykład przygotować, proszę Państwa, do pracy na naszym rynku Ukraińców czy też innych przedstawicieli, tak jak to robią Niemcy, kiedy otworzyli rynek pracy i tak dalej. Jest to po prostu, proszę Państwa, niemożliwe, bo nie jest to celem tych, którzy rządzą. Dziękuję. Kto z Państwa następny? Ewa, się zgłosiłaś? Tak, przepraszam. Ja chciałam się podpisać pod tymi dwoma głosami, czyli profesora Filara i prezydenta Malinowskiego. Rzeczywiście pewnie mamy długą i dużą lekcję do odrobienia, wynikającą z tego, że rzeczywiście taki przykład trochę chyba idzie z góry. Mamy takie wrażenie, że nasze państwo nie do końca nam ufa, w związku z tym tych regulacji jest tak dużo i one są zawsze ostrzejsze niż te rekomendowane, które przychodzą z Unii Europejskiej i zawsze o coś więcej. A wszyscy, którzy się zajmują liczeniem pieniędzy, czy z poziomu firmy, czy z poziomu takiego makro, wiedzą, że brak zaufania to po prostu dużo wyższe koszty, bo trzeba po prostu więcej procedur, więcej różnych zasad spisać i potem ich pilnować. I to powoduje, że my coraz jesteśmy jakby w obsłudze drożsi jako firmy, jako współpraca między firmami czy między doradcami, tak jak my biegli rewidenci. Coraz droższa jest relacja nasza z biznesem, bo wszyscy muszą się zabezpieczyć na różne okoliczności, muszą się częściej tłumaczyć, muszą więcej dokumentować, więcej raportować. I rzeczywiście to jest ogromna lekcja do odrobienia. Mówi się o tym już od wielu lat, a wszystkie badania pokazują, że coraz mniej mamy tego zaufania, więc to jest na pewno rzecz do odrobienia. A kolejna rzecz to, wydaje mi się, że w biznesie jest bardzo dużo takich rozwiązań, które sektor publiczny może przyjąć, o co mówił profesor Filar. To jest takie typowe zachowanie przedsiębiorców, którzy zaczynają raportować tak zwane dane niefinansowe, czyli mówią o swoich politykach względem ludzi, których zatrudniają, względem społeczeństwa, środowiska. I oni, zanim ustalą to, co jest kluczowe dla nich, jakie są priorytety w tym ich postępowaniu, proszą swoich interesariuszy o spotkanie, pytają ich, patrzą na ich wizję. Tego brakuje nam jako biznesowi w relacji z regulatorem, żeby często, kiedy wprowadza jakieś zmiany, zrozumiał też, że może one są bardzo potrzebne, dobre, ale może my nie jesteśmy na nie gotowi. Może trzeba przygotować dobre narzędzia, zrobić tak zwany punkt startowy tylko dla tych, którzy chcą, nieobowiązkowe. W tym roku ogromne zamieszanie na rynku przedsiębiorców przygotowujących sprawozdania są tak zwane e-sprawozdania. Okropna, trudna droga dojścia do sporządzenia sprawozdania i dużo niejasnych rzeczy. A przecież to na końcu jest bardzo korzystne rozwiązanie, tylko warunki, w jakich to zostało wprowadzone, wymaga trochę współpracy. I już tylko na koniec. Mam wrażenie, że my jako też osoby, które pracują w biznesie, jako konsumenci, musimy się razem zastanawiać nad tym, co trzeba zrobić, żeby trochę patrzeć szerzej, że nie tylko ja i moja firma i zysk mojej firmy, ale my w jakimś systemie, czyli myślę, że z tej perspektywy krótkoterminowej, wąskowzrocznej, jak profesor Hausner często mówi, potrzebujemy spojrzenia długoterminowego i tam wtedy będzie miejsce na dobrą edukację, na zaufanie, no i na dzielenie się doświadczeniami.
Mirek? Ja bym powiązał pewne rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, z twoim pytaniem. A mianowicie, po pierwsze, powiedzmy sobie trochę o faktach. Rzeczywiście wydajemy więcej na świadczenia społeczne w sensie nominalnym. Rzeczywiście więcej zbieramy podatków, ale gdy porównamy to z krajami ościennymi, a szczególnie ze starą Europą, to my jesteśmy, powiedzmy, daleko. I jeżeli praktycznie rzecz biorąc każdy rząd, który od, powiedzmy, planu Balcerowicza rządził w Polsce, każdy rząd zwiększał wydatki socjalne, tak? Przy czym ten wzrost ostatni w sensie udziału w PKB nie jest wbrew pozorom tak znaczący. I teraz wracając do tego, co Darek mówił, że jeżeli mamy coś takiego, że państwo jest wszechogarniające, tak? Bo państwo to jest 50% PKB. Jeżeli liczymy budżet sektora finansów publicznych i to, co jest, powiedzmy, to przedsiębiorstwa państwowe bądź kontrolowane przez państwo, no to trudno się spodziewać, że państwo nie będzie wykorzystywało sytuacji, nie będzie starało się tego poletka rozszerzać. To, że tak się dzieje, to widzimy szczególnie od 2009 roku, od kryzysu finansowego, bo przecież to nie my zaczęliśmy nacjonalizować banki. Banki były nacjonalizowane na Zachodzie. A my nacjonalizację nazywamy repolonizacją, prawda? De facto jest to nacjonalizacja, no bo jeżeli państwo de facto kontroluje połowę sektora bankowego, no to trudno inaczej to ocenić. Jeżeli państwo kontroluje podstawowe sektory typu energia, szeroko mówiąc, podstawowe surowce, szeroko mówiąc, w dodatku zaczyna wchodzić na inne poletka, to patrząc się perspektywicznie, ja widzę ten 50% udział państwa w PKB zwiększony no, dość znacznie i praktycznie rzecz biorąc przedsiębiorstwa, które zostaną, to będą zaspokajały potrzeby konsumpcyjne definiowane przez ten czy inny rząd. Profesor Jan Czekaj. Dziękuję panie profesorze. Byłem wczoraj na konferencji organizowanej przez pana profesora Kołodkę i tam też pojawił się taki problem no, efektywności zarządzania własnością państwową. To oczywiście nie jest nowy problem, bo zawsze powiedzmy zastrzeżenia co do sposobu zarządzania własnością państwową były formułowane, są i będą. Natomiast przy okazji tej dyskusji tam pojawił się problem, na który chyba my dotąd nie zwracaliśmy wystarczająco uwagi, a mianowicie w ramach reform, które były realizowane w połowie lat 90. zostało wyodrębnione Ministerstwo Skarbu Państwa jako podmiot, który sprawował funkcje właścicielskie w stosunku do, no do tej własności państwowej, do przedsiębiorstw. Jak wiemy, ministerstwo zostało zlikwidowane i ta własność została, że tak powiem, rozparcelowana pomiędzy udzielne księstwa. I co to oznacza? Oznacza to no, bardzo złą sytuację. Weźmy na przykład energetykę. W energetyce dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Po pierwsze, Ministerstwo Energii przejęło funkcję regulatora de facto. Przecież ceny, które tam mają nie wzrosnąć, były podejmowane przez Ministerstwo Energii, a nie Urząd Regulacji Energetyki, w którego kompetencji polityka cenowa leży. Notabene prezes URE
odchodzący właśnie mówi, że 30 lat czy ileś tam prób budowy rynku energii w Polsce zostało no, zmarnotrawione. W związku z czym tutaj się zaczyna no, bardzo, bardzo poważny problem właśnie łączenia funkcji właścicielskich i regulacyjnym w jednym rynku. To nigdy nie wychodziło na dobre. Ja się zastanawiam także, jakie jest, nie wiem, czy konsekwencje, czy podłoże polityczne tego, bo w trakcie wczorajszej tej dyskusji wynikało, że żeby scentralizować, powiedzmy, nadzór nad tą własnością państwową, potrzebny jest silny rząd. Natomiast dzisiaj wygląda, że formalnie rząd jest silny, ale wygląda, że tam w środku trwają jakieś, powiedzmy, różnego rodzaju próby, nie wiem, podbierania sobie tych spółek, powiedzmy, które są szczególnie wartościowe i wydaje się, jakby nie było w tym jakiejś koncepcji i wynik jest, można powiedzieć, taki, no, powiedzmy, losowy. A jest to bardzo, moim zdaniem, niekorzystne dla gospodarki, zważywszy to, o czym mówił Mirek przed chwilą, że jednak udział państwa w gospodarce jest naprawdę wysoki. To są przedsiębiorstwa, które decydują w wielu ważnych kwestiach o polskiej gospodarce. Dziękuję. Przepraszam, koncepcja jest. Kto ma spółki, ten ma miejsce dla swoich ludzi. No jest prosta koncepcja. Tak. Ja chciałbym jeszcze, pozostając w tym wątku, na moment powiedzieć tak, że ja nawet nie odnosiłem się, mówiąc o tej etatyzacji, do problemu renacjonalizacji, czy tak jak my używamy tego określenia, polonizacji. Oczywiście to zjawisko także ma miejsce i jest przejawem etatyzacji, ale chodziło mi raczej o dwa inne istotne elementy. Po pierwsze, że wtedy, kiedy mówimy o tych wielkich programach czy projektach inwestycyjnych, no powiedzmy ten centralny port komunikacyjny jest takim przykładem, to proszę zauważyć, że mówimy o przedsięwzięciach, których z góry założenie jest, że jest tutaj dominujący kapitał publiczny. Bo nawet jak mówimy o kapitale chińskim, to też mówimy o kapitale de facto publicznym. Ale efekt jest taki, że na końcu mamy lotnisko w Radomiu. I argumentację, która mówi o tym, że z tego lotniska jest bliżej na południe. Ale inne przykłady tej etatyzacji, te, które prowadzą do bardzo specyficznego oddziaływania na reguły gry ekonomicznej. Weźmy sobie przykład ograniczania konkurencji na rynku artykułów petrochemicznych przez połączenie Orlenu z Lotosem. Efekt jest taki, że ceny rosną. Z punktu widzenia efektywności innych producentów, to jest pogorszenie warunków. Z punktu widzenia uzyskiwania przychodów państwowych, no, cena będzie monopolistyczna, w związku z tym będzie tutaj pogłębiona fiskalizacja. Ale inny przykład, odwrotnie działający, a mianowicie mamy do czynienia z taką dominacją w zakresie inwestycji, z inwestycjami publicznymi, że warunki poza budownictwem mieszkaniowym, gdzie rzeczywiście strumienie są strumieniami prywatnymi, mamy narzucanie warunków przez władzę publiczną z wszystkimi konsekwencjami zarówno dla cen w budownictwie, cen artykułów między innymi budowlanych, jak i dla sytuacji bardzo poważnego sektora naszej gospodarki, który mimo dużej sprzedaży ma szczególnie trudną sytuację ekonomiczną. Ja zwracam na to uwagę, bo jak my mówimy etatyzacja, no to nam się wydaje, że to tutaj chodzi wyłącznie o problemy własności, a ja mam wrażenie, że chodzi o to po prostu, jaka jest rola państwa w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Proszę Państwa, mamy jeszcze niecałe 14 minut. Każdy z Państwa ma w tej chwili 2 minuty na głos końcowy. Kolejność dowolna. Kto z Państwa zechce zacząć? Nikt się nie zgłasza, profesor, czekaj. Patrzył na mnie, więc... Ponieważ dyskusja nasza była dosyć szeroka, w związku z czym trudno, że tak powiem, się odnieść do wszystkich tych wątków w jakimś takim końcowym wystąpieniu. Natomiast no, ja zwróciłbym uwagę na te kwestie, które poruszałem, to znaczy perspektywy budżetu, które mogą się pogorszyć w związku z osłabieniem i w związku z realizacją tych programów
socjalnych, które zostały zaproponowane. Istotną moim zdaniem jest kwestia pogarszających się wyników finansowych przedsiębiorstw i pogarszającej się prawdopodobnie płynności. Nie wiem, czy to badaliście, bo taka sytuacja prawdopodobnie, no logicznie rzecz biorąc, musi nastąpić. Jeżeli w warunkach dobrych wyników finansowych płynność się pogarszała, no to tym bardziej powinna się pogarszać w warunkach pogarszających się wyników finansowych. I wreszcie ten trzeci aspekt, który ostatnio poruszałem, też mi się wydaje bardzo ważny, dlatego że no powoli zaczyna to wyglądać, że nie ma ośrodka, który by prowadził jakąś spójną politykę gospodarczą. Dziękuję. Kto z Państwa następny? Pan prezydent Malinowski spojrzał. Zacznę od stwierdzenia profesora, że nie ma tego ośrodka, który by prowadził wspólną politykę gospodarczą. Na to czekamy od dłuższego czasu. W dalszym ciągu mamy do czynienia z układem resortowym, niektórzy mówią silosowym. Każdy jest najważniejszy w swoim tutaj zakresie i to nie ma żadnego wpływu na tego. Natomiast chciałbym popatrzeć troszeczkę naprzód. Jeśli prawdą jest i jeśli te wszystkie prognozy związane ze spodziewanym osłabieniem gospodarczym się potwierdzą, to niemalże w tej chwili nakazem chwili jest jak najszybsze rozpoczęcie dyskusji dotyczącej ewentualnego zabezpieczenia się. Mówiłem Państwu, że wszystkie międzynarodowe fora zwracają uwagę przede wszystkim na ochronę małych i średnich przedsiębiorstw, które są w tym momencie bezradne, które nie mają najczęściej odpowiednich rezerw finansowych, a wiadomo, że w sytuacji osłabienia gospodarczego pierwsze zaczynają także reagować na to banki, które już zresztą w Polsce to obserwujemy, wydłużają czas negocjacji kredytowych, skracają czas spłaty, proponują kompletnie inne warunki, prawda, niż dotychczas i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest najważniejsza rzecz i to trzeba zrobić to niestety wspólnie. Tutaj moglibyśmy się pokłonić nad tym, zaginął w Polsce, i to mówię jako członek, jako wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, zaniknął przede wszystkim w obszarze gospodarczym dialog społeczny pomiędzy wszystkimi trzema elementami tej Rady Dialogu Społecznego. I kwestia jeszcze jedna niezwykle ważna. Jeśli chcemy myśleć o przyszłości, musimy zacząć już w tej chwili się przygotowywać. Obroną przed osłabieniem dla wielu krajów jest cyfryzacja gospodarki, jest uelastycznienie rynku pracy. Proszę Państwa, my w dalszym ciągu nie uwzględniamy tego, że dzisiaj świat idzie od projektu do projektu. Zwracamy uwagę tylko i wyłącznie na kwestię zatrudnienia stałego, etatów z tym związanych. Oczywiście to powoduje określone konsekwencje dla kosztów pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli nakazem także chwili jest jak najszybsze rozpoczęcie niestety od nowa prac nad kompletnie nowym kodeksem pracy i myślę, że dla przyszłości, powtarzam to wielokrotnie, tę tezę, taki kodeks powinien zawierać minimalne gwarancje dla pracodawcy, minimalne gwarancje dla pracownika, a wszystko resztę powinno być regulowane umowami pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, umowami, które można zarówno zawrzeć, jak też i wypowiedzieć, bo do niedawna jeszcze w Polsce mieliśmy bardzo poważny problem z tego typu historiami. Czyli szukając, czyli reasumując, można powiedzieć tak, potencjał polskiej gospodarki, potencjał przemysłu jest dzisiaj taki, że jeśli podejmie się mądre działania, to ewentualnie te wszystkie negatywne skutki mogą być w jakiś sposób w Polsce rozprowadzone i przynajmniej ich negatywne oddziaływanie może być w bardzo istotny sposób zminimalizowane. Mirek Gronicki. Ja bym chciał nawiązać do tego, co profesor Czekaj mówił, czyli kwestii zarządzania gospodarką. Wydaje mi się, że mieliśmy naprawdę dobre 30 lat, kiedy jedno centrum gospodarcze, a więc rząd i drugie centrum, czyli MBEP, w miarę prowadziły spójną politykę gospodarczą. Było oczywiście odchylenia, ale jako jedyny kraj w tej części świata mieliśmy brak recesji. Nie było recesji w Polsce. Natomiast teraz wydaje mi się, że pomimo tego, iż oba ośrodki są kontrolowane przez te same siły, nie mamy prowadzonej spójnej polityki.
gospodarczy. Co przez to rozumiem? Jeżeli wprowadzamy impuls fiskalny, to, przepraszam za wyrażenie, psim obowiązkiem banku centralnego jest wziąć to pod uwagę i przynajmniej retorycznie podchodzić do tego, czyli mówiąc, że to jest oczywiście kwestia pobudzenia popytu, proinflacyjna i tak dalej. Jeżeli mamy taką działalność centrum, tego pierwszego centrum gospodarczego, że propodażowo będą rosły ceny energii, czyli de facto będziemy mieli szok podażowy zafundowany przez centrum gospodarcze, to psim obowiązkiem banku centralnego jest reagować na to. Reagować też z pewnym wyprzedzeniem. Jakie mogą być koszty prowadzenia takiej polityki? Zobaczymy, bo z jednej strony oczywiście analizy ośrodków zewnętrznych są takie, że mamy sporo przestrzeni, jak to mówią, fiskalnej, ale ja przypomnę tylko trzy liczby, które mieliśmy przed kryzysem finansowym. 1,9 deficytu w 7, 3,6 w 8, 7,3 w 9. Chcemy tego? 7,8. 7,3 są ostatnie dane. Dziękuję. Ewa Sumińska. Właściwie większość rzeczy, które dla mnie są również ważne, zostały powiedziane, no ale może to jest trochę monotonne. Chciałam wrócić do tego, że jesteśmy pewnie przed taką decyzją, która dotyczy edukacji i to nie tylko z poziomu państwowego, publicznego regulatora, ale też z poziomu przedsiębiorstw, bo jeżeli nie zainwestujemy w ludzi w taki sposób, który pozwoli im się rozwijać i rozumieć zmiany, które idą w światowej gospodarce, to może się okazać, że mając tak ogromny potencjał właśnie zdolnych ludzi, zdolne dzieci, zdolną młodzież, możemy przespać ten czas i ciągle być tylko krajem takim podwykonawczym, a trzeba wykorzystać swój potencjał, żeby mieć swoje projekty, swoje pomysły, swoje produkty. I też do tego jest potrzebna oprócz edukacji współpraca, patrzenie na kwestie nie tylko z jednej strony, czyli częstsze dyskusje w zróżnicowanym środowisku, bo niedawno miałam okazję czytać takie badania, które zostały przeprowadzone na amerykańskich spółkach giełdowych, w których ewidentnie pokazano na liczbach, że te przedsiębiorstwa, te instytucje, te środowiska, w których różnorodni ludzie z sobą współpracują, one sobie lepiej radzą zarówno w czasach dobrych, jak i trudnych. W związku z tym już takie monotonne, branżowe konferencje nie wystarczają. Trzeba myśleć o przestrzeniach, gdzie się różne głosy spotykają. No i to, że małe przedsiębiorstwa, pomimo tego, że może nie są jeszcze gotowe, nie czują potrzeby, muszą pochylić się nad kwestiami związanymi z tak zwanymi danymi niefinansowymi, bo prędzej czy później instytucje finansowe nałożą na nich taki obowiązek, ponieważ są regulacje, które mówią, że jeżeli chcesz kredyt na jakąś inwestycję, to bez pokazania, w jaki sposób ta inwestycja wpłynie na środowisko, tego kredytu po prostu nie dostaniesz lub dostaniesz go na takich warunkach, na które cię nie będzie stać. Więc edukacja, nowa świadomość, nowe patrzenie na biznes, ale przede wszystkim państwo, które wprowadzając zmiany uwzględnia stan przygotowania tych, dla których te zmiany są, przygotowuje je w taki sposób, żeby oni też w tym widzieli korzyść, a nie była tylko korzyść państwa. Myślę, że to. Darek Filar. Znaczy ja nawiążę do tego, o czym Jurku mówiłeś w odniesieniu do swojego rozumienia etatyzmu. Ja się z tym zgadzam, ale ja patrzę na to głębiej. Wydaje mi się, że to jest kwestia pewnego odwrócenia filozofii myślenia gospodarczego. Mianowicie, myślenie typu, to czego najbardziej potrzebujecie Polacy, to są promy pasażerskie albo samochody elektryczne i my wam to zbudujemy i będziecie wtedy szczęśliwi, to jest myślenie sprzed lat mniej więcej 70,
a w każdym razie sprzed ponad półwiecza w świecie. W tej chwili myśli się w sposób zupełnie inny. Identyfikuje się, jak mówiłem wcześniej, potrzeby i mówi się prywatnemu biznesowi: znajdźcie rozwiązania, my wam w tym pomożemy. Bardzo konkretny przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest Izrael. Jakiś czas temu stwierdzono, dramatem kraju jest brak wody. Musimy znaleźć sposoby na pozyskanie większej ilości wody. Powiedziano prywatnemu biznesowi, znajdźcie rozwiązania na odsalanie wody morskiej, my wam w tym ewentualnie pomożemy. I to się sprawdziło i w tej chwili to jest kraj jeden z najlepiej zagospodarowanymi zasobami wody. Ale to jest kompletnie odmienna filozofia myślenia o gospodarce. Powtarzam, państwo identyfikuje potrzeby i zachęca biznes prywatny, żeby znajdował rozwiązania. Ja bardzo liczę, że prędzej czy później taka zmiana filozofii u nas nastąpi. Dziękuję. Proszę państwa, bardzo dziękuję tym, którzy obserwowali naszą rozmowę. Oczywiście dziękuję wam wszystkim za to, że tę rozmowę poprowadziliśmy. Ja nie chcę jej podsumowywać, raczej powiedzieć, jakie punkty były ważne w tej rozmowie. Po pierwsze, że mieliśmy bardzo dobry okres dla polskiej gospodarki. To trzeba naprawdę docenić, ale przychodzą trudniejsze czasy i trzeba dokonywać wyborów. Czeka nas, wierzę w to, umiarkowane osłabienie dynamiki, ale to, czy ono będzie umiarkowanie i względnie krótkie, zależy od tego, jak się do tego dostosują przedsiębiorstwa i jak się do tego dostosuje polityka gospodarcza. Jest faktem, o co pytał między innymi, gdy chodzi o wyniki naszych badań, pan profesor Czekaj, że wszystkie wskaźniki płynności przedsiębiorstw się pogarszają. Stopień zagrożenia upadłości jest już dzisiaj relatywnie wysoki. I w związku z tym myśl przewodnia naszej rozmowy, teraz bardziej niż w roku 2015 potrzebujemy strategii. Potrzebujemy strategii gospodarczej w skali kraju i potrzebujemy także strategicznego myślenia w przedsiębiorstwach. To jest czas dla tych, którzy nie myślą tylko, co zrobić, żeby się ochronić, ale co zrobić, żeby sprostać. A wierzę w to, że potrafimy sprostać. Dziękuję państwu za uwagę.